jedynym organem zgodnym z konstytucją, który może wypowiadać się i który decyduje o prezesach zarządów, zarządach spółek medialnych, tylko i wyłącznie Rada Mediów Narodowych. Donaldowi Tuskowi brakuje głosów w parlamencie, żeby odrzucić ewentualne weto pana prezydenta. Dlatego to robi metodą bezprawną, na rympał, zamachem niewidzialnym od czasu stanu wojennego. Ja wczoraj byłem z kontrolą poselską na Woronicza. Byłem w tym gabinecie, z którego były nagrywane te pseudo-oświadczenia pana Czyża, który jeszcze niedawno deklarował się jako zwolennik 8 gwiazdek. I widziałem tam człowieka, byłego pracownika TVN-u. Chodzi o to, żeby domknąć system medialny, żeby tutaj był TVN bis i wszystkie media mówiły jednym głosem, głosem Donalda Tuska, i Polacy nie wiedzieli o tak haniebnym akcie, jak się wczoraj dokonał, kiedy rząd Tuska wycofał się ze sprzeciwu wobec mechanizmu przymusowej relokacji. O to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby Polaków okłamywać, trzymać w niepewności, ale to się nie uda. To się nie uda, ponieważ Polacy są narodem miłującym wolność, demokrację, i kto się je wiatr, ten zbiera burzę, i na pewno winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.